Mimo że do 1 września pozostało jeszcze sporo czasu, już teraz trzeba pomyśleć o wyborze najlepszej szkoły dla swojego dziecka. W najbliższą środę swoją ofertę edukacyjną rodzicom przyszłych pierwszoklasistów zaprezentują nauczyciele szkoły podstawowej nr 8. Już w najbliższą środę o godzinie 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Kozielskiej odbędzie się dzień otwarty. Chcemy spotkać się z rodzicami, którzy są w naszym obwodzie. Ale ponieważ oferta jest bardzo ciekawa naszej placówki, serdecznie zapraszamy też rodziców, przyszłych pierwszaków z całego miasta, ponieważ mamy nauczycieli certyfikowanych, którzy metodą Montessori pracują z dziećmi, dbając o indywidualność ucznia, dbając o jego rozwój talentów i zainteresowań. Podczas spotkania rodzice będą mogli zobaczyć specjalną salę do zajęć prowadzonych metodą Montessori, a ponadto zapoznają się z ofertą sportową placówki. W naszej szkole, która słynie z sportu, jest okazja do tego, aby autorski program w klasie pierwszej był też w obszarze sportu. Te zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy. Zarówno z zapasów, jak i spływania. Wtedy ta gimnastyka korekcyjna zupełnie inaczej tutaj wygląda. Poza tym szereg zajęć dodatkowych, o których w czasie dnia otwartego opowie dyrektor szkoły. Jednak placówka otwiera swoje drzwi nie tylko dla rodziców pierwszaków. Zabiegamy też o nabór do 7, ale i 8 klasy mistrzostwa sportowego. Mamy tu 3 dyscypliny: pływanie, zapasy i lekka. Tu staramy się z rodzicami spotykać indywidualnie przez trenerów, pokazując ofertę zarówno sportową, jak i dydaktyczną. Przy okazji spotkania rodzice będą mieli okazję poznać kadrę nauczycielską, przyszłych wychowawców, ich pociech i zwiedzić placówkę. Maluchy mają taką szczególną sytuację, bo mają wydzielony jeden budynek, gdzie mają zajęcia dydaktyczne i na pierwszym piętrze mają swoje klasy. O pół piętra niżej mają świetlice i bibliotekę. Jest nowością to, że biblioteka jest teraz właśnie przy edukacji wczesnoszkolnej. I poniżej mają stołówkę. Do udziału w dniu otwartym dyrekcja szkoły zaprasza rodziców i dzieci. Dla tych najmłodszych zaplanowano sporo atrakcji, które mają pokazać, że edukacja może być naprawdę ciekawa.